Liczba 1 druga razy 2 do potęgi 2014 jest równa. Czyli tak, co my możemy zrobić? Najfajniej byłoby, gdybyśmy sobie 1 drugą zamienili na potęgę o podstawie 2, bo wówczas będziemy tutaj mieli mnożenie potęg o tych samych podstawach. Czyli jak to możemy zrobić? Może najpierw tą 1 drugą sobie przepiszmy. No i my byśmy chcieli z 1 drugiej zrobić 2 pierwsze, bo 2 pierwsze to po prostu 2. Czyli widać, że 1 druga to jest, ten ułamek jest podniesiony do potęgi pierwszej. Czyli my byśmy chcieli odwrócić sobie ten ułamek, żeby otrzymać 2 pierwsze, a to robimy wówczas, gdy dołożymy sobie tutaj minus do wykładnika potęgi. Czyli jeżeli zapiszemy 2 pierwsze, to wówczas musimy tu napisać minus 1, bo 2 pierwsze do minus pierwszej to będzie 1 druga, a 2 pierwsze to po prostu 2. Czyli tutaj otrzymamy 2 do minus pierwszej. I w miejsce 1 drugiej właśnie to możemy sobie podstawić. Czyli mamy 2 do potęgi minus pierwszej razy 2 do potęgi 2014, a więc 2 do minus 1 dodać 2014, czyli 2 do potęgi 2013. Czyli poprawną będzie odpowiedź A.